Cześć. Dzisiaj zrobimy sobie ostatni z serii stolików. Będą tutaj nowe operacje, które są bardzo przydatne. Ta szyba nie będzie lewitowała w naszym. Także zaczynamy. Stworzyłem sobie tuż nowy plik. I tak, zaczynamy sobie szkicować od koła. Ops, jak tak nam się zrobi, to nam dlatego się tak zrobiło, że coś spieprzyliśmy. Często więc po prostu wyciągnęliśmy to z tego. No i teraz co z tym zrobić? Tak przy okazji to się może przydać. Dwa razy na to lewym przyciskiem i tyle. I wskakuje na swoje miejsce. I teraz tak. Mamy na tej płaszczyźnie dwa kółka sobie robimy, dwa okręgi w zasadzie. I ten większy ma 100, a mniejszy 90. Tym razem znowu jednostki nie mają znaczenia. Wychodzimy z tego i wyciągamy to na 5. Dobrze, zrobimy sobie również tak jak w ostatnim poradniku, żeby było ładnie wszystko widać. Także robimy sobie tutaj. O, mamy bardzo ładny okrąg. Taki coś. Dobrze, i teraz na tej płaszczyźnie tworzymy sobie łuk z punktu środka tutaj, ten. Czyli z punktu środka do krawędzi. I teraz tak, można się utworzyć tak jak tutaj, mały kąt. Można się otworzyć 360 minus kąt. Co teraz akurat nie ma miejsca, jak widzicie, on się tutaj tworzy. Natomiast jak wyciągniemy to na dół, o, to teraz mamy już ujemny kąt. Znaczy ujemny, dodatni, tylko że dookoła widzicie, że dopiero ta linia, nie wiem, czy to widać. Tutaj ta linia idzie, o, i dopiero tutaj się zetknie i tutaj zacznie się tworzyć, o, widzicie? O, teraz już mamy normalny kąt, który rośnie sobie pomału. Także jak tak się coś zrobi, to po prostu góra, dół, góra, dół, góra, dół, aż się uda zrobić tak, że będzie dobrze. Teraz tak, łączymy sobie punkty. Ważne, żeby te łuki były styczne, prawda, z tymi tutaj krawędziami. Tworzymy sobie normalne linie łączące to i tworzymy sobie od tego punktu do środka i od środka do kolejnego punktu dwie linie środkowe, które z kontrolem zaznaczając sprawimy, żeby były równoległe lub współliniowe. Jedno i to samo w tym przypadku. Możemy sobie również utworzyć tutaj jakieś ziemię, dajmy na to 7. O, ten. Mamy to już prawie zdefiniowane oczywiście. Tam jeszcze można by tym poruszyć góra-dół, natomiast to nam wystarczy, tak jak jest teraz. I teraz tak, wyciągamy sobie to na również 5, akceptujemy i chcemy powtórzyć to 4 razy, w związku z czym robimy sobie szyb kołowy, klikamy sobie też, żeby było osie tymczasowe, widoczne okularki, osie tymczasowe, szyb kołowy, to już było zaznaczone, ta operacja, tutaj osią będzie ta oś, 4 powtórzenia, jednakowy odstęp, akceptujemy i mamy gotowy fragment. Teraz tak, zapisujemy sobie ten fragment, ja to już zapisałem jako ta część 1 wcześniej, zapisujemy sobie to jako część 1 i zapisujemy sobie to również jako część 2, czyli robimy sobie tutaj 2 na przykład, robimy sobie 2 i teraz to już jest 2, a część 1 będziemy w stanie wkleić na to, tego jeszcze nie robiliśmy wcześniej, z tego co mi się wydaje, w związku z czym coś nowego, coś bardzo przydatnego. I teraz tak, robimy sobie wstaw część. Znajdujemy sobie... rozumiem, że teraz nie chce się znaleźć. To będzie teraz. Gdzie to będzie? To będzie w SolidWorks tutaj. Tu. O, i to jest tutaj. Super. A więc tak, klikamy sobie tą część pierwszą. Tu mamy 2, no to bierzemy sobie 1. I wklejamy ją. Teraz tak, ona nam się może wkleić. Może być tak jak tutaj, może nie wyświetlić się żadne okno. To okno nie wyświetli się dlatego, że tutaj mamy odznaczone zlokalizuj część za pomocą operacji przenieść kopiuj. Jak to zaznaczymy, to nam się wyświetli. Również jak zaakceptujemy to co mamy, albo po prostu z tego wyjdziemy, to nie będziemy mieli tego okna. Właśnie najłatwiejszym sposobem, żeby do tego wrócić, jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy tutaj w tym miejscu. Edytuj operację, zlokalizuj tutaj zaznaczyć i wtedy jesteśmy tutaj z powrotem. I teraz tak, można nam się również otworzyć takie okno, albo przenieść, albo obróć. To się nie martwcie, po prostu klikacie sobie powiązania i mamy wtedy tutaj normalnie to, do czego przywykliśmy z złożeń. I teraz tak, na początku robimy sobie koncentrycznie to z tym. Klikamy dole, a nie ptaszek, bo przy ptaszku nam wyjdzie z tego lokalizatora części.
Klikamy sobie tutaj te ściany i te ściany. Klikamy sobie to, jeszcze akurat nie musimy robić dodaj, tylko robimy sobie akceptuj. Natomiast ja pokażę jeszcze jedną rzecz. Klikamy dodaj. I teraz normalnie, jakbyśmy robili to w złożeniu, to moglibyśmy sobie utworzyć kąt między tymi dwoma ścianami. U niektórych to będzie działało, natomiast u mnie będzie wywalało błąd. To zależy od wersji SolidWorksa. Dlatego pomijamy, znaczy nie robimy tego w ten sposób. Również nie robimy tego w inny sposób, bo musimy to 45 stopni obrócić, prawda? Tę górną część względem tej dolnej. Również moglibyśmy niby zrobić tutaj operacją, ale właśnie tutaj obróć. Moglibyśmy tutaj sobie zrobić 45 stopni, obróciłoby się nam ładnie, natomiast obróciłoby się nam według osi Y, którą tutaj widzimy, to jest ta oś Y, nasza oś ta tutaj. Obróciłoby się nam, natomiast to, co przyjęliśmy wcześniej, te wiązania by anulowało, no i mielibyśmy tylko to obrócone i tyle. Także nie chcemy tego, wrócamy sobie tutaj do wiązań. Mamy te, które zrobiliśmy działające, akceptujemy, wychodzimy z tego i teraz tak, wchodzimy sobie tutaj w opcję wstaw i w opcjach wstaw robimy sobie tutaj operację i przenieś kopiuj. Zaznaczamy sobie jako obiekt do przeniesienia ten obiekt na górze i robimy sobie tutaj przenieś obróć i obracamy według osi Y o 45 stopni. Wiadomo, to u mnie jest oś Y, prawda? No bo tutaj widzicie, to jest oś Y, natomiast u Was może być to inna oś, jeżeli zrobicie to jakoś strasznie krzywo. Akurat no w tym przypadku chyba nie da się tego krzywo zrobić. Natomiast jakby była jakaś bardziej złożona część, oś można również samemu sobie utworzyć. Może taką lekcję będę o tym robić, jak tworzyć osie. Natomiast to jest dosyć proste, jak samo jak tworzenie płaszczyzn, tylko tutaj w geometrii odniesienia, to tam są po prostu osie. Przez punkty przechodzą i tyle. Dobra. Klikamy OK i mamy to przeniesione. I teraz tak, wstawiamy sobie na to jeszcze jedną taką samą część. Właśnie tę jedynkę. I tak samo ją tutaj sobie lokalizujemy. Na początku koncentrycznie. Teraz możemy. Aha, teraz jej widzę, że nie przeniesiemy. Super. Dobrze, to w takim razie cofamy to koncentrycznie i zrobimy sobie najpierw inaczej. Zrobimy sobie najpierw, żeby to było styczne z tym, to się tutaj trochę podniesie i teraz dopiero zrobimy sobie koncentrycznie. No i mamy gotowe. Tylko, że teraz tak, chcemy, żeby ten stół był jedną częścią, a nie trzema, jak tutaj widzimy, mamy krawędzie łączeń. Także klikamy sobie tutaj we wstaw, w operację i w połącz. Zaznaczamy w bardzo prosty sposób trzy obiekty, klikamy OK. Teraz już jest jedna część. Tada! Stolik gotowy. Możemy zrobić, że mogą drewniane, natomiast teraz już nie ma potrzeby. I teraz tak, to już była główna część. Jeżeli chcecie zobaczyć do końca, to zapraszam dalej. Natomiast tu już przedstawiłem wszystko, co chcę robić. Dalej po prostu będę kłaść na to szybę, tak jak w każdym innym wcześniejszym poradniku. Także zapisujemy to sobie i tworzymy sobie nową część. I tworzymy sobie nową część. Robimy sobie jeden okrąg tym razem. Nadajmy mu wymiar powiedzmy 120, tak jak tam jest. I wyciągnijmy to na przykład na 2. Taka gruba szyba. No dobra, niech będzie. Klasycznie robimy sobie tutaj zaokrąglenie. Robimy sobie tutaj zaokrąglenie pełne. Pierwsza ściana, druga ściana oraz trzecia ściana. Pełne zaokrąglenie, akceptujemy i mamy gotowy blat do stołu. Klikamy sobie również zapisz jako i tutaj nazwiemy to jako blat lub szyba lub jak tylko chcecie. Klikamy zapisz, teraz klikamy sobie plik utwórz złożenie z części. OK. I dwa razy klikamy na to albo raz klikamy na to i klikamy tu w ten sposób. Mamy tę jedną część. Powiedz, że coś tam się. Coś tu się nam nie złożyło wcześniej. Chwilkę, zaraz do tego wrócimy i zobaczymy rzeczywiście. No dobra, to robimy sobie tutaj wstaw. Operację. To jest jego zdaniem złączone. Czy to jest jakiś. Dobra, nie jestem pewien, czemu to tak się zrobiło. Nie będę już wchodzić w polemikę, bo tracimy czas. Teraz tak, mamy to, do tego sobie robimy tutaj, wstawiamy sobie tutaj, nie tutaj, przepraszam, wstawiamy sobie tutaj tę szybę naszą, ten blat. O, no i normalnie, klasycznie wiązaniami możemy na przykład sobie zrobić tę krawędź i tę krawędź, żeby one były koncentrycznie.
oraz dublatu z tym, żeby to było stycznie. No i tyle, gotowe. Możemy oczywiście sobie to jeszcze zrobić, to ja to na szybko zrobię. Żeby to było ze szkła. Grube szkło, przejrzyste. Aha, bo nie wyszedłem związek. W porządku. Grube szkło, przejrzyste. Na obiekt oraz organiczne drewno. Niech to będzie jesion połyskliwy, który jest pierwszy. I niech to będzie cały obiekt. I tyle. Cała filozofia. Tak się robi takie rzeczy. No, to dzięki za uwagę. Również dodam, nie wiem, czy na początku odcinka mówiłem, bo ten odcinek nagrywam już chyba 8 raz, że cały czas mi coś wywala w komputerze. Nie wiem, czy mówiłem, także skończę, że będę po przyjeździe z wakacji, to jest w ogóle jeden z ostatnich odcinków przed wakacjami, będę po przyjeździe z wakacji udzielać korepetycji już, jak zacznie się nowy rok akademicki, z SolidWorksa w Warszawie, na terenie Warszawy. Wszystkie szczegóły to będzie już do dogadania. Tutaj się gdzieś powinien wyświetlić mail lub mail prędzej będzie po prostu w tym, będzie w opisie. I na tego maila bym prosił, czy teraz, czy potem, jak to usłyszycie na przykład już jak będzie rok akademicki, a nie 13 czerwca, to po prostu będziecie wysyłali na tego maila swoje tam już propozycje, jak będzie zainteresowania, czyli będziecie po prostu zainteresowani korepetycjami, to po prostu no, się skontaktujemy i będziemy mogli się spotkać. Może mnie nikt nie porwie na własność, żebym go uczył SolidWorksa. No, także to tyle na dzisiaj. I zapraszam do komentowania, subskrybowania, oceniania i wszystkiego innego tego, co każdy chce. To naprawdę motywuje, to też każdy mówi, ale faktycznie tak to działa. Dzięki za uwagę, do usłyszenia w następnym odcinku.